Tak biegnie do przodu. Dzięki Bogu za dzisiejsze słowo, za świadectwo. Myślę, że oprócz tego wszystkiego, co rozumiemy, czy tam jest w Słowie Bożym, dzięki Bogu, że Bóg przemawia przez nasze słowo, to jest, co jest bardzo ważne, kiedy w doświadczeniu widzimy Boga, że On taki jest, jak pisze słowo. Bo wielu ludzi posiada wiedzę. Wiedza nie wszystko. Jeżeli nie doświadcza się Boga, takim On jest. Pragnę dzisiaj się dzielić Bożym Słowem. Tak rozmyślałem na temat sądu. I można różnie rozumieć i patrzeć. Rozpocznę od ogólnych wersetów Bożego Słowa, a potem chcę przejść do tych, które dotykają się Kościoła. Dotykają się dzieci Bożych, dotykają się wierzących. Kiedy czytamy Ewangelię Jana, że rozpocznę 3 rozdział, 18 werset. Kto wierzy w Niego, nie będzie sądzony. Kto zaś nie wierzy, już jest osądzony, dlatego, że nie uwierzył w imię jednorodzonego Syna Bożego. Gdy czytamy 5 rozdział tej samej Ewangelii, 24 werset. Zaprawdę, zaprawdę powiadam wam, kto słucha słowa mego i wierzy temu, który mnie posłał, ma żywot wieczny i nie stanie przed sądem, lecz przeszedł ze śmierci do żywota. I może jeszcze jeden, 1 list do Tesaloniczan, 5 rozdział i 9 werset. Gdyż Bóg nie przeznaczył nas na gniew, lecz na osiągnięcie zbawienia przez Pana naszego Jezusa Chrystusa. Można znaleźć na tych 3 wersetach, żeby sprawa na temat sądu kończyła się na tych 3 wersetach, można powiedzieć, nie byłoby problemów. Wszystko jest. My zbawieni, idziemy do nieba, chwała Bogu, nic nie jest. Ale kiedy zaczynamy czytać inne fragmenty Bożego Słowa, ono zaczyna poruszać się nasze serce. Kiedy chociażby przeczytamy list do Rzymian, rozpocznę tak, jakby wprowadzając pomału w temat, 2 rozdział listu do Rzymian, może od 14-16 werset. Skoro bowiem poganie, którzy nie mają zakonu, z natury czynią to, co zakon nakazuje. Są sami dla siebie zakonem, chociaż zakonu nie mają. Dowodzą też oni, że treść zakonu jest zapisana w ich sercach. Wszechświadczy o tym sumienie ich oraz myśli, które nawzajem się oskarżają lub coś biorą w obronę. Będzie to w dniu, kiedy według Ewangelii mojej Bóg sądzić będzie ukryte sprawy ludzkie przez Jezusa Chrystusa. Już zaczyna to słowo w jakiś sposób przemawiać. Może powiem parę słów do tych 1 wersetów, które przeczytałem, żebyśmy potem na tych wersetach, które będę czytał, skupili się. Pierwsze mówią o tym, że człowiek, który słyszał o Chrystusie, a nie wierzył w Niego, swojego Pana i Zbawiciela, nie pokutował, nie do swojego mojego życia, już nie ma znaczenia. Niech on najlepiej czyni. Niech on bardzo dobrze czyni wszystkim ludziom. On zbawienia nie osiągnie. Który, słysząc o Chrystusie, go odrzucił. Czyli ten temat mamy już jakby zamknięty. Pozostaje teraz, co z tymi, którzy uwierzyli? Co z nami? Co będzie się nas dotyczać? No, jeśli chodzi przed tym wielkim białym tronem, gdzie ludzie, którzy nie są zapisani w Księdze Żywota, nie wejdą do Królestwa Bożego, pójdą na wieczne potępienie. Ale co z nami? No tu jest jeden podział. Myśmy uwierzyli. I teraz myśmy uwierzyli i co dalej? Już wszystko? Już nie będzie żadnego sądu dla nas? Będzie na pewno w niebie? Będziemy tam z Panem zawsze żyć? Następne słowo, wersety Słowa Bożego, tu zasygnalizowane już z listu do Rzymian, mówią na temat sądu Chrystusowego. Jest tłumaczone to trybunał Chrystusowy. Trybunał przed Chrystusem. Przed obliczem Bożym, o sądzie, którym stanie każdy wierzący. Sąd,
który będzie pokaże nasze życie. Który potem na ten temat więcej będziemy rozmyślać, a na razie tak tylko zatrzymam się na tych krótkich sprawach, bo tak patrzyłem Słowo Boże, szukałem tych wersetów, dlatego chciałbym się też z nimi po części dzielić. W 14 rozdziale listu do Rzymian, 10, 12 werset pisze tak. Ty zaś czemu osądza swego brata? Albo ty czemu pogardza swoim bratem? Wszak wszyscy staniemy przed sądem Bożym. Ciekawy fragment Bożego Słowa. To już mówi do wierzących. To nie mówi do tego świata. Mówi wyraźnie do wierzących. Czemu ty osądzasz swego brata? A czemu ty pogardzasz swoim bratem? Wszak wszyscy staniemy przed sądem Bożym, bo napisano, jaką żyw mówi Pan, ugnie się przede mną wszelkie kolano i wszelki język wyznawać będzie Boga. Tak więc każdy z nas, z wierzących, za samego siebie, za sprawę Bogu. Już zaczyna konkretnie Boże Słowo mówić, że każdy z nas stanie przed sądem Bożym. Każdy z nas za sprawę przed Bogiem. W liście do Koryntian, w pierwszy list do Koryntian, 5 rozdział, przepraszam, drugi. 5 rozdział. Może jeszcze ten 10 werset, ale ten od 1 wersetu, on mówi o naszym życiu w tym ciele, na tym oż opakowaniu. To jest prawa o domie czy o namiocie, w którym ty mieszkamy i chcemy być przeowleczeni. Nie zewleczeni, bo praktycznie naprawdę Pan Bóg włożył w nas pragnienie życia. To diabeł coś takiego zrobił, że ten dar życia gdzieś zagłusza w człowieku. Ludzie popełniają samobójstwo. Ale normalnie ludzie chcą żyć. Jest to życie dane. Odwiedziłem tutaj siostrę, tośmy się modlili, już dni jej są policzone. Pan jej dał cudowny sposób przeżyć to, że jakby w tych ostatnich dniach, że przestała się bać tej śmierci. Bo czytać Słowo Boże jedno, drugie doświadczać, kiedy ono już jest przed twoimi oczami. Po prostu przestał się bać tej śmierci i mówi, wie, że tam będzie lepiej, tam będzie z Panem, że ta radość Boga wypełniła jej serce. Ale mówi, bracie, ale życie chcę. Chcę się jeszcze żyć na tej ziemi. Czyli to jest włożone w Boga, z Boga w nas. I mówi, chcę być przyobleczeni, nie zewleczeni. I potem... Kiedy, może tak przeczytam, już nie będą ten cały dla skrócenia, ale od 7 wersetu. Gdyż w wierze, a nie w oglądaniu pielgrzymujemy. Jesteśmy więc pełni ufności, wolelibyśmy raczej wyjść z ciała i zamieszkać u Pana. Dlatego też dokładamy starań, żeby niezależnie od tego, czy mieszkamy w ciele, czy jesteśmy poza ciałem, Jemu się podobać. Albowiem my wszyscy musimy stanąć przed sądem Chrystusowym, aby każdy odebrał zapłatę za uczynki swoje dokonane w ciele, dobre czy złe. Każdy z nas stanie przed sądem Chrystusowym, aby odebrał zapłatę za uczynki swoje dokonane w ciele, dobre czy złe. Pytanie, jakie to są złe uczynki? Czy coś nam odkrywa to, kiedy właśnie wrócę do pierwszego listu do Koryntian, on nam dużo odkryje w to spojrzenie. To jest 4 rozdział i 5 werset. Przed to nie sądźcie przed czasem, dopóki nie przyjdzie Pan, który ujawni to, co ukryte w ciemności i objawi zamysły serc. Coś nam to odkrywa. Odkrywa nam to, jakie są twoje intencje, jakie są twoje motywacje, dlaczego ty czynisz coś dobrego? Mogą być złe motywacje. Możesz czynić dobrze. Ktoś potrzebuje, dać mu jakąś kwotę pieniędzy, kogoś nakarmić, komuś pomóc coś zrobić. Dla kogoś poświęcić czas, aby z nim porozmawiać. Może być motywacje niewłaściwe. Możesz to robić po to, aby pokazać, że jestem taki dobry, aby siebie pochwalić, aby inni zobaczyli mnie i po prostu mieć te intencje, aby mnie chwalili. Albo możesz pójść do kogoś coś dobrego czynić, aby
od niego coś wyciągnąć, złe rzeczy, żeby potem go naśmiać. Mogą być złe motywacje, a niby czyn dobry, ale złe motywacje. I Bóg będzie sądził, jak tu widzimy, to, co jest ukryte w ciemności i objawi zamysły serc przed sądem Chrystusowym. To będzie wszystko odkryte. Są uczynki, które przyjdzie wspaniała zapłata, kiedy czynisz to ze względu na Chrystusa. Czynisz to nie dlatego, jak ci mogą ciebie wychwalać potem, nie ma dla ciebie to znaczenia, a mogą w ogóle nie pamiętać. To nie jest ważne. To, jak brat Igor tak powiedział w swoim świadectwie, że kiedy rozdawał Biblię, nie było dla niego ważne, czy to jest wróg, czy przyjaciel. On po prostu oddawał mu Biblię, bo to jest chleb życia, tam jest słowo życia i dla Chrystusa, dla tego człowieka. Czynisz to ze względu na Chrystusa. A wszystko inne nie jest ważne. Nie robisz po to, żeby później się pochwalić, czy wyjść za kazalnicę i powiedzieć, jaki ty jesteś dobry. No to chodzi, może świadectwie podzielić się, jak Bóg cię poprowadził. To nie chodzi to. Ale sens jest w tym, że Bóg zna zamysły twojego serca. Wie, dlaczego to pełnisz. Dlatego rzecz, która jest bardzo ważna, w tym słowie, gdy czytamy, cokolwiek czynisz, jakie są twoje motywacje? Dlaczego ty to robisz? Jaki jest powód tego, że ty to czynisz? Dzisiaj tego nikt nie wie. No, może w wyjątkowych sytuacjach Pan Bóg objawić. I każdy mówi, no, w porządku. Ale Bóg wie, dlatego to robisz. Pan Bóg dokładnie wie. I przyjdzie przed sądem Chrystusowym, zostanie to wszystko odkryte. I nic ci nie usprawiedliwisz, nie będziesz mówić tam, usprawiedliwiać się, a ja myślałem, a ja chciałem. Tam słowa nie odpowiesz. Staniesz i wszystko, i zobaczysz całą prawdę o sobie. I będziesz musiał odebrać zapłatę za twoje czyny dokonane w życiu tutaj na ziemi. Dobre czy złe. Pierwszy, dobrze znany ten werset, ten właśnie z listu do Koryntian, ten fragment odpowiedzialności za ten nauczycieli, za ten czyn Słowa Bożego, ale ono też przemawia do nas. Bo rzeczami, które spłoną, to właśnie to są te wszystkie uczynki, które są zrobione bez miłości do Chrystusa, tylko z jakichkolwiek innych motywacji. To wszystko spłanie. I gdy jest tutaj powiedziane, to jest, może nie będę czytał tych wersetów więcej, ale tylko może przeczytam. 13 rozdział 10 wersetu. Według łaski Bożej, która mi jest dana, jako mądry budowniczy założyłem fundament, a inny na nim buduje. Każdy zaś niech baczy, jak na nim buduje. Albowiem fundamentu innego nikt nie może założyć, oprócz tego, który jest założony, a którym jest Jezus Chrystus. A czy ktoś na tym fundamencie wznosi budowlę ze złota, srebra, drogich kamieni, z drzewa, siana, słomy, to wyjdzie na jaw w jego dziele. Dzień sądny bowiem to pokaże, gdyż w ogniu się objawi, a jakieś dzieło każdego wypróbuje ogień. Jeśli czyjeś dzieło zbudowane na tym fundamencie się ostoi, ten zapłatę odbierze. Jeśli czyjeś dzieło spłonie, ten szkodę poniesie, lecz sam zbawiony będzie, tak jednak jak przez ogień. Coś będzie mieć miejsce na sądzie Chrystusowym w tym czasie. Wszystkie nasze czyny będą przed nami. Może przed każdym z nas będzie stos i słomy, i siana, i drewna. Przyjdzie Pan Jezus z pochodnią, dotknie, to wszystko spłonie. No dzięki Bogu, że tam jakiś drogocenny kamień się znajdzie. Bo jednak gdy patrzymy, złoto, drogocenne kamienie ma znaczenie. Prawda? Arka cała złota, nawet ta postawa pod arką, płyta była złota. Te wszystkie diademy, które miał arcykapłan, to były drogocenne kamienie. Czyli to, coś cennego jest w oczach Bożych, to wskazuje na Boga. Może te czyny niektóre, te nasze rzeczy, które czynimy, nie spłoną i będzie chwała Bogu. To jest ten sąd Chrystusowy, to jest tak jak sędzia w zawodach sportowych. Tu nie chodzi o to, że idziesz na wieczne potępienie, ale nie otrzymasz nagrody. I poleją się krokodyle łzy. Myślę, w tym momencie sądu zobaczysz zmarnowane swoje życie, swoje niewłaściwe postępowanie, złe motywacje. To będzie tego świadomi.
Mówi, szkodę poniesie. Nie mówi, że nic. Tak czasami jest głoszone, że ktoś otrzyma nagrodę, ty nie dostaniesz, ale będzie tak cudownie, gdzieś radował, nie wiesz wiedzieć. Poniesie szkodę. Czyli będzie świadomy, że zmarnowałeś życie. Że twoje czyny były niewłaściwe. Jeżeli przed każdym z nas będzie wiele rzeczy, będzie, mówię, kupa i drzewa, i słomy, i kamieni. Przyjdzie Pan Jezus, to pochodnią, no powiedzmy tak, przyjdzie pochodnią, dotknie, to podpali. I wszystko spłonie. I zobaczysz tylko czarną plamę po spaleniu. A twój brat, siostra, ktoś z boku, spojrzysz, a tam parę drogocennych kamieni jest. Łzy popłyną. Wiesz, czemu ja tak nie żyłam? Czemu ja tak nie żyłem, żeby było coś cennego w moim życiu? To wypróbuję. I mówię, te dobre, tak rozmyślając nad tym, myślę, te wszystkie czyny, które są ze względu na Chrystusa, są z miłości dla Niego, są z czerym sercem. Dlatego, że jak brat Stasiu wspominał, chcę być posłuszny Twojemu słowu, Panie, Twojemu nauczaniu, tym, co Ty przekazałeś. I dlatego tak to czynię. Tylko dla Ciebie. Bez znaczenia, kto co pomyśli, co powie, jak mnie osądzi, czy dadzą mi honory, czy mi nie dadzą. To nie ma dla mnie znaczenia. Myślę, że takie czyny, to są te rzeczy takie cenne. To są właśnie te klejnoty, to złoto. Ale to wszystko, co robisz, najlepsze czyny, a robisz ze względu na swoje ego, ze względu na swoje ambicje, na siebie, na pokazanie i tak dalej, wszystko spłonie. To spłonie, nic z tego nie będzie. I nieważne, jak bardzo trudziłeś się, nieważne, ile czasu poświęciałeś, gdzie jeździłeś, co robiłeś, nie ma znaczenia. Jeżeli to robisz tylko ze względu na siebie, na swoje ego, na swoje ambicje, na swoje honory, na nic więcej, to wszystko spłonie. I będzie płacz i ból w twoim sercu, że tak się starałeś, poświęcałeś, ale każdy wie. Ja mówię, to nie jest tak, że dopiero przyjdzie potem świadomość. Każdy dzisiaj wie, co robi ze względu na Chrystusa, a co robi ze względu na siebie. On wie. To tylko będzie odkryte, pokazane dalej. I takie ku zachęcie naszemu życia chrześcijańskiego właśnie w pierwszym liście do Koryntian, 9 rozdział, 24-27 werset mówi coś pięknego. Wspaniała instrukcja dla naszego życia. Czy nie wiecie, że zawodnicy na stadionie wszyscy biegną, a tylko jeden zdobywa nagrodę? Tak biegnijcie, abyście nagrodę zdobyli. A każdy zawodnik od wszystkiego się wstrzymuje. Tam, gdzie wprawdzie, aby znikomy zdobyć wieniec. My zaś nie znikomy. Ja wtedy tak biegnę, nie jakby na oślep. Tak walczę na pięść, nie jakby w próżnię uderzał. Ale umartwiam ciało moje i ujarzmiam. Bym przypadkiem, będąc zwiastunem dla innych, sam nie był odrzucony. Czy choć nie został odrzucony z zawodów. Nie został dyskwalifikowany. Mówi o czymś. Wszyscy zawodnicy biegną. Od wszystkiego się wstrzymują. Apostoł Paweł w tych czasach żył, kiedy były olimpiady w Grecji. Słyszał, ktoś był w Grecji, może i widział. Że wszyscy od wszystkiego się wstrzymują. Przygotowują się. Wystrzegają się od jedzenia rzeczy niepotrzebnych. Dużo ćwiczą, biegają i tak dalej. Nawet kiedy biegnie, ten biegacz tam, kiedy bieg, tak napisano, rzuciwszy wszelki ciężar, który was obarcza, wszelki grzech. Czyli kiedy biegacz biegł, oni nie mieli takich pięknych strojów jakichś tam sportowych, jak dzisiaj, w szacie. On rzucał tą szatę, żeby nie krępować sobie żadnych ruchów i biegł. Tak tego zrzuć wszelki ciężar, rzuć wszelki grzech, aby biec, aby zdobyć nagrodę. Nie być dyskwalifikowanym. Wiesz, dlaczego biegnie? Zna swój cel biegu. Mówi, ja nie biegnę tak, żebym nie wiedział, gdzie biegnąć. Na oślep. Nie biegnę, nie wiem, gdzie jest. Wystartowałem, a gdzie będzie meta? Nic nie wiem. I mówi, ja wiem, gdzie biegnę. Ja biegnę tam, do Królestwa Niebieskiego. Biegnę tam, być zawsze z Panem. Wiem, po co biegnę. Wiedzę po nagrodę. Mówi o... Potem, że zdobył koronę sprawiedliwości. Jest korona chwały.
jest korona żywota. Mówi, ja wiedzę, po co biegnę, aby dobiec. I wiem dokąd. Walczę na pięści, nie bym w próżni uderzał. Mówi, ja wiem, jak walczę. Ja wiem z przeciwnikiem. Umarłem u jarzma ciało moje, czyli mówi, mam się w karbach, w dyscyplinie. Czy kiedy przeczytałem dosłowne znaczenie tego, to mnie aż poruszyło. Dosłowne znaczenie, można przetłumaczyć tak po polsku, zakładam rękawicę bokserską i biję siebie do upadłego. To jest bardzo wymowne, prawda? Chodzi, to nie moje ja, nie moje ambicje, nie moje pragnienia, moje chcenia, bo przecież zawodnik tego wszystkiego się wstrzymuje. Ćwiczy, wystrzega się różnych rzeczy, żeby biegnąc zdobyć nagrodę. Wy tak biegnijcie, aby zdobyć nagrodę. Tak, zostawiajcie wszystko. Zostawiajcie, świat różnymi rzeczami pociąga, różnymi błyskotkami. Diabeł mami, oszukuje, chce co dać. To wszystko zostawiajcie. Wszelki grzech, ciężar, wszystko co usidla, zostawiajcie to wszystko. Poświęcajcie czas na szukanie Bożego oblicza. Biegnijcie. Patrzcie w to słowo. Przyglądajcie się jak w lustrze. Umartwiajcie wszystkie pożądliwości cielesne. Nie pozmi się zachciało. Ciało się zachciało. Ciało wszystko się zachciało. Ciało zachciało się pół litra wypić. Ciało zachciało się potańczyć. Ciało zachciało się okraść i oszukać. Ciało się wiele rzeczy chce. I na wszystko mu pozwolić, gdzie będziesz, gdzie się znajdziesz. Bo ono chce. Niech ono chce. Ty jego umartwiaj. Ty bierz słowo, ty idź za Jezusem. Ty biegnij w tym wyścigu. Biegnij w tym biega, w tych zawodach. Abyś zdobył nagrodę. Żebyś nie musiał płakać przed obliczem Chrystusa. Żebyś powiedział, ja nie wiedziałem może. Nie wiedziałeś to dzisiaj, chociaż słyszysz. Jak masz iść, jak masz żyć, jak masz postępować. Aby coś cennego było w twoim życiu. Kiedy staniesz przed Chrystusem, tam wszystko stanie odkryte. Tam nic nie zakryjesz. Sam Paweł, gdy czytałem to, on mówi o sobie, ja sam siebie nie osądzam. Mówi, nic sobie nie widzę. Ale to, mówisz, się mnie nie usprawiedliwia. Jest Pan, który on naprawdę osądzi całą głębinę moją, całe moje myśli, całe moją głębokości serca. On wszystko to. Biegnijcie, aby zdobyć nagrodę. Wiecie, gdzie jest cel waszego życia. Nie jest ziemia. Nieziemskie honory, nieziemskie uznania, nieziemskie autorytety. Nie jest celem życia. Jeżeli to jest celem twojego życia, mija się swoim powołaniem. Celem być tam w niebie. Celem być zawsze z Panem. Myślę, ilu ludzi, chrześcijan, bardzo siebie promujących, bardzo siebie wywyższających, myśli o sobie, że będą bardzo blisko, a mogą być bardzo daleko. Kiedy patrzyłem w Słowo Boże, kto będzie najbliżej Chrystusa, jak dalej? Może tylko tak powiem. Najbliżej będą patriarchowie, apostołowie, dalej będą męczennicy, ci, którzy zostali zamordowani za wiarę w Chrystusa. Dalej będą ci, którzy bojują, walczą, którzy broją prawdy Bożej, którzy głoszą Ewangelię, nie wiem, żołnierze Chrystusa, jakby to nazwać. I dalej. Patrzmy, chciałby się być jak najbliżej. Jakby być Pana, być z Nim. Tylko przez to słowo zachęcić ten z was i siebie, że staniemy przed sądem Chrystusowym. Staniemy. Apostoł Paweł mówi, że my przekonujemy wszystkich ludzi, co to jest bojaźń Pańska. Żeby strach Boży był w naszych sercach. Żeby był ta bojaźń przed Chrystusem. Ten czas, kiedy przyjdziemy, aby właściwie przed Nim stanąć. Oczywiście wiem, że w Jana napisano doskonałej miłości nie ma bojaźni. Ale kto z nas jest doskonały w miłości? Jeżeli ktoś jest pewne ze strony Bożej, jest wszystko w porządku, ale czy ktoś jest? Ale tak niech będzie strach Boży. Niech bojaźń Boża wypełnia nasze serce. I apostoł Paweł, mówiąc o tym wysiłku, o tym sportowym zmaganiu,
wskazuje na tą wspaniałą nagrodę, którą może mieć w Chrystusie. I sam, kiedy jego życie już dobiega końca, kiedy zdaje sobie z tego sprawę, w liście do Tymoteusza, dobrze to znamy, w drugim liście, w 4 rozdziale, od 6 wersetu pisze tak. Albowiem już niebawem będę złożony w ofierze, a czas rozstania mego z życiem nadszedł. Dobry bój bojowałem. Biegu dokonałem. Bieg jak bieg. Wiarę zachowałem. Mówi, a teraz oczekuje mnie wieniec sprawiedliwości, który mi w owym dniu da Pan, sędzia sprawiedliwy. A nie tylko mnie, lecz wszystkim, którzy umiłowali przyjście Jego. Apostoł Paweł mówi, ja dobry bój bojowałem. Biegu dokonałem. Wiarę zachowałem. Mówi, teraz mnie oczekuje wieniec sprawiedliwości. O, wie, co Pan mu da. Dla wszystkich ten wieniec. Dla każdego z nas, dla każdego z was. Jest ten wieniec. Jeżeli właściwie będziesz biec, właściwie walczyć, właściwie iść za Chrystusem. Bo ten wieniec sprawiedliwości da Pan, jest tu nazwany sędzia sprawiedliwy. Sędzia sprawiedliwy. Starajcie się, tak biegnijcie. Przez nieposłuszeństwo, przez grzech, przez świeckość życia możesz być dyskwalifikowany z zawodów. Osiągnie zbawienie, ale jak przez ogień, żadnej nagrody nie będzie. To dyskwalifikuje w tej biegu za Chrystusem, w tych zawodach sportowych. Zróbcie to wszystko, by nie być dyskwalifikowanym, żeby nie odpaść, ale żeby biec. On mówi, to umartwiam, ujarzmiam ciało swoje, a więc zwiastunem dla innych, sam nie został odrzucony. Dosłownie sam nie odpiadł z tych zawodów. Sam nie został zdyskwalifikowany w zawodach tych sportowych. Dlatego tak siebie trzymam, tak siebie prowadzę, aby właściwie iść. Drogi braci, siostro, niech to słowo w jakiś sposób przemawia do nas. Nie wleje bojaźń Bożą. Niech nastawi nas na właściwe chodzenie przed Chrystusem, na właściwe prowadzenie swojego życia, na nasze postępowanie, nasze zachowanie, nasze decyzje, nasze odnoszenie się w stosunku do innych, nasza społeczność z Panem, z braćmi, siostrami, z ludźmi wokół nas, których żyjemy. Właściwe niech będzie to wszystko, abyśmy biegli. Wiemy, gdzie jest meta. Wiemy, dokąd zmierzamy. Wiemy, czego pragniemy. Abyśmy mogli to osiągnąć, żeby nie być zawstydzonym, żeby nie ponieść szkody, nie na sądzie Chrystusowym po prostu nie poznać szkody, nie widzieć siebie człowiekiem zmarnowanym życiem, człowiekiem, który tak wiele chciał zrobić, a nic z tego nie było. Tylko kupa siana, słomy, drewna, i nic więcej. Aby kiedy to wszystko spłonie, niech chociaż jeden diament będzie u Twoich stóp, żeby otrzymać nagrodę z rąk naszego Pana. Amen.